Ta panda trenowała, by być mistrzem kung fu i zawsze zachowywała się pewnie, ale gdy w końcu chciała się zrelaksować, krzesło się zepsuło, a śmiech gości zranił jej dumę. Zawstydzona próbowała się ukryć, nie zdając sobie sprawy, że jej tyłek wystaje. Chcąc się zemścić, rozbiła krzesło, ale zamiast wojownika wyglądała jak klaun. Zdezorientowana i zraniona, nie wiedziała, co robić. Ukryła się przed światem, zamykając się pod deszczem łez. Następnego dnia, po długim prysznicem, podjęła wielką decyzję. Porzuciła swoje fałszywe marzenia i pokazała światu swój prawdziwy talent. Jeśli ta historia o odnalezieniu prawdziwego ja dotknęła cię, zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę.